Dzisiaj nasze miasteczko cyfrowe odwiedzili również kreatorzy ze Świebodzina, panie prezesie, ta wiedza, która tutaj była możliwa do wzięcia i po którą sięgnęliście, ona w jakimś stopniu się przyda, pożyteczna. Pan coś więcej się dowiedział? Ja osobiście jestem elektronikiem z wykształcenia po Politechnice Gdańskiej w 76 roku, już dość dawno kończyłem. Więc pan problem z cyfryzacją nie ma, tak? Nie powinienem mieć i posiadam już dekodery od roku. To jako specjalista, niech pan powie, czy ta wiedza, którą udało się nam tutaj przekazać państwu kretowiakom, będzie pożyteczna? Proszę na to, że moi członkowie zadali bardzo wiele pytań cennych. Dla nich, jak zauważyłem, bardzo ucieszyli się z możliwości dodatkowych dekoderów, takich jak podłączenie dodatkowej pamięci, możliwość zatrzymywania projekcji i tak dalej. Także widzę, że na pewno będą bardzo zainteresowani i ucieszyli się z możliwości odbioru cyfrowego. I jak się okazuje, nie tylko z odbioru, ale również z takich nowinek technologicznych, które wydawałoby się, że są zarezerwowane dla młodszego pokolenia. Jesteśmy tutaj z państwem dzisiaj do godziny 19, a teraz dla państwa specjalnie gra orkiestra Nemba.